Jeden. Zaczynamy. Dzień dobry, moją załogę. Witam. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i zabieramy się za to, czyli nagrywamy sobie podcast Fitness dla zapracowanych kobiet i to jest za kulisami. Więc codziennie o 12, od poniedziałku do piątku się tutaj widzimy. Zasady są takie, że jeżeli masz tylko pytanie, to zadaj je w komentarzu, a ja pod sam koniec na nie odpowiem. Daj znać, jeżeli masz jakiś właśnie problem, jakąś przeszkodę w temacie odchudzania i ja na samym końcu opowiem właśnie, odpowiem na ten problem. A dzisiaj przygotowałam dla Ciebie przede wszystkim, mam dosłownie siedem błędów, które ja robiłam w momencie, gdy wcześniej zaczynałam się odchudzać. Więc myślę, że to może być całkiem ciekawa rzecz i okaże się, że wasza trenerka jest jak najbardziej omylna, ale jest też realnym człowiekiem i uczy się na swoich błędach. Więc zaczniemy od tego, że pierwszy z błędów, ja chcę trzymać to jak najbardziej, dobrze cię widzieć, dziękuję, ciebie również. Zależy mi na tym, żeby te podcasty one były dosyć krótkie, treściwe, żeby nie trzeba było spędzać pół dnia na słuchaniu ich. I chcę Wam dać jak najlepsze strategie, żeby właśnie Wam pomóc, żeby tych błędów, które ja popełniałam, też nie popełniać. Dobra. Więc mamy siedem takich błędów, które ja pokonywałam w momencie, gdy się odchudzałam. I nie będę zagadywać, lecimy z tematem. Pierwsza rzecz to wszystko chciałam zrobić sama. I czyli robiłam tak, czyli jeżeli chodzi o dietę, to sama zwracałam uwagę na tą dietę, uczyłam się. Sięgałam po 15 różnych źródeł, począwszy od YouTube'a, skończywszy na różnego rodzaju właśnie dietetykach, informacjach, które były w social media. Właściwie wtedy jeszcze za bardzo nie było, jak ja zaczynałam mediów społecznościowych, więc różne książki, różne materiały na YouTubie. I chciałam to wszystko zrobić sama, bo myślałam, że to jest moje ciało, ja go będę znać najlepiej i będę wiedzieć, co dla mnie najlepiej działa. Natomiast doszło do tego, że no nie wiedziałam. Jest takie fajne powiedzenie, że nie można znaleźć, jakby nie jesteś w stanie przeczytać etykiety w momencie, gdy znajdujesz się w środku, nie? Jak mamy butlę, tak jak ja, taką, którą ja wypełniam, nie jestem w stanie przeczytać, będąc w środku, przeczytać etykiety, nie? Więc dlatego też ja nie byłam w stanie naprawić swoich problemów, jakie miałam w sprawie diety, w sprawie też treningu, w momencie, gdy po prostu ja go tylko chciałam rozwiązać. Więc to jest pierwszy problem, czyli nie jesteśmy w stanie rozwiązać, ja nie byłam w stanie rozwiązać problemu, jeżeli sama go ten problem robiłam. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Łapałam się na każdy możliwy nurt, na jakąś nową rzecz. Czyli w momencie, gdy zaczęła być właśnie bardzo modna dieta ketogeniczna, ja po prostu od razu przeszłam na tą dietę. Za chwilę, gdy były modne suplementy, które pomagały w spalaniu tłuszczu, ja byłam po prostu pierwsza, która te suplementy kupiła. Kolejne z rzeczy, weszła po prostu jakiś nowy system treningowy i ja od razu zmieniałam mój trening, który wykonywałam wtedy cały czas na siłowni, który był dobrym treningiem, zmieniałam go i zaczęłam robić nowy trening, który był po prostu nurtem nowym, który się właśnie pojawił właśnie, moi drodzy, akurat w fit branży. Będzie później tutaj, mam pytanie, będzie później to nagranie dostępne na moim YouTubie, podlinkuję Wam go, więc nie będę czekać, będę startować, lecimy dalej. Jak macie tylko jakieś pytania, to zadajcie. Ja je później pod sam koniec na nie będę odpowiadać. Więc to już mamy dwa błędy, jakie ja popełniłam. Trzeci, to myślałam, że jestem w tym wszystkim sama. I było mi wstyd po prostu, nie? Że ja sobie z tym wszystkim nie radzę, nie? Czyli ja byłam zła, przygnębiona, niezadowolona i myślałam, że tylko ja mam ten problem, nie? Że tylko ja po prostu widzę siebie, moje ciało w lustrze i nie jestem z tego zadowolona, nie? Nie mówię, że to jest teraz, natomiast w momencie, gdy ja byłam właśnie w liceum, gdy ja byłam na studiach, to miałam dużo mniejszą wartość siebie i taką pewność siebie i byłam strasznie niezadowolona z tego, jak wygląda moje ciało. Więc i myślałam, że tylko ja tak mam, nie? Że inne osoby po prostu patrzą tylko z zewnątrz, że inne osoby po prostu siebie kochają, mają wysoką samoocenę i przepiękne ciało, nie? Więc po prostu leciałam bardzo mocno schematycznie
Ostatnio czytam książkę Jordana B. Petersona 12 zasad życia i on bardzo fajnie tam tłumaczy właśnie dlaczego my jesteśmy tak bardzo altruistyczni, że my chcemy po prostu i myślimy, że inni są idealni, mają fantastyczne życie i że inni są po prostu od nas lepsi. I to jest też przez to, że wychowywani jesteśmy w kulturze właśnie chrześcijańskiej, gdzie Jezusa, czyli właśnie osobę, która oddaje życie za życie innych, uważa się za takiego najważniejszego. I przez to po prostu ja wyszłam z trzeciego błędu, czyli myślałam, że jestem w tym sama, porównując wam właśnie ten mój błąd do tego, w jaki sposób jesteśmy wychowywani w tej tradycji. W każdym razie myślałam, że tylko ten błąd ja pokonuję, ja tylko myślałam, że ja mam z tym problem, nie? Że inne osoby po prostu mają całe życie ogarnięte, wszystko wiedzą, co robić, że wyglądają idealnie, że nie mają problemów, nie mają takich lęków czy niepewności, że inni po prostu są super, a ja jestem jedna pierdoła, która nie jest w stanie ogarnąć swojego ciała. Więc to był mój trzeci błąd. Czwarty błąd to jest to, że bardzo długo zwlekałam przed tym, żeby poprosić inne osoby o pomoc. Zanim zaczęłam współpracować z moim pierwszym trenerem, to ja już byłam na takim etapie, że spoko, niby trenowałam, ale byłam w międzyczasie, miałam kontuzję, musiałam jechać do szpitala, bo naderwałam sobie mięśnie. Jeżeli chodzi o dietę, to jadłam jak pierdoła jedna wielka, nie? Teraz jak na to patrzę z tej perspektywy, to aż dziwne, że ja to przeżyłam po prostu, nie? Co ja wtedy jadłam. Łykałam suplementy jak szalona, nie? I to wydawałam po prostu, zamiast kupić lepsze jedzenie, to wydawałam hajs po prostu na suplementy, zamiast ogarnąć po prostu osobę, która by mi ułożyła dobry plan i w tym wszystkim pomogła. Więc bardzo długo zwlekałam przed tym, żeby poprosić inną osobę o pomoc, czyli właśnie trenera, dietetyczkę, żeby pomogli mi ogarnąć właśnie moją dietę, mój trening i całościowo moje fit życie. To był potężny błąd i czułam się mega niewygodnie, jak prosiłam pierwszy raz takiego trenera Jacka Bilczyńskiego, z którym kiedyś właśnie trenowaliśmy na siłowni. Bardzo mi było wstyd wtedy go o to poprosić, zapytać, ale to zrobiłam i byłam z tego niezwykle zadowolona, bo bardzo dużo wątpliwości, jakie miałam, to on mi rozwiał i nauczył mnie dużo fajnych rzeczy i bardzo długo zwlekałam i uważam, że to był jeden z takich większych moich błędów, bo przez to, jakbym nie zwlekała tak długo, to szybciej doszłabym do dobrej formy, to szybciej zrozumiałabym dużo innych rzeczy. Piąte z błędów, które ja robiłam, to jest to, że oczekiwałam natychmiastowych efektów. Słuchajcie, ja po prostu po tym, jak już dostałam plan, dostałam dietę, to wydawało mi się, że po jednym dniu to ja już będę mistrzynią świata, nie? Że wyjdę na scenę, będę się napinać, że będę po prostu od razu wszyscy klękajcie narody, ja będę wyglądać jak młoda bogini, nie? Więc miałam takie niejasne, bardzo dziwne, nie? Wyobrażenie, że po prostu po jednym dniu, po jednym tygodniu ja już po prostu wskoczę, wyjdę na górę i będę się czuła, wiecie, rewelacyjnie. Czyli popełniałam ten potężny błąd, oczekiwałam natychmiastowych efektów. I nie wiem, czy ty też tak masz, bardzo chętnie o tym przeczytam, że zaczynasz dietę, zaczynasz właśnie plan treningowy, czy nawet kupujesz nowy suplement, czy wysypiasz się i oczekujesz natychmiast, że będą efekty. I to takie efekty konkretnie. Jeżeli tak, to wystarczy, że uśmieszek mi wrzucisz tutaj w komentarzu, ja będę wiedzieć, o co chodzi. Więc to był kolejny z moich już piąty błąd, czyli właśnie to, że oczekiwałam natychmiastowych efektów. Myślałam, że od jednej zmiany po prostu zmieni się cały mój świat. Szósty z błędów to jest to, że kładłam mój nacisk tylko i wyłącznie na treningi, czyli naprawdę konsekwentnie. I to opowiem wam, bo ja w momencie, gdy właśnie zaczęłam trenować, gdy byłam w liceum i po tym, moi drodzy, sukcesywnie trenowałam przez całe studia, jak zaczęłam pracować już po studiach, to ja po prostu cały czas trenowałam, tylko totalnie, i to było tak, że pracowałam w nocy, w weekend miałam studia, wstawałam, jechałam na siłownię, robiłam dietę, jakby robiłam te treningi, natomiast totalnie nie byłam w stanie ogarnąć swojej diety. Myślałam, że wystarczy tylko i wyłącznie właśnie to, że będę trenować
i nie przynosiło mi to takich efektów, jakie chciałam, no i szybko bardzo się zniechęcałam i to rzucałam w cholerę wszystko. Więc trenowałam i totalnie nie zwracałam uwagi na moją dietę. I to był duży z moich problemów, bo te efekty przyszły długo, 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 długo później, nie? Zamiast mieć szybsze efekty, czyli dodać trening, dietę, ze sobą połączyć, to ja tylko i wyłącznie przykładałam uwagę do treningu. I to był bardzo duży błąd. I teraz jeszcze taki błąd, który wykonywałam jakby już w tej takiej bardziej, w tym jakby niedawno, to jest to, że traktowałam moją pracę, traktowałam prowadzenie mojej firmy jako większy priorytet niż moje zdrowie, niż moje ciało. Czyli robiłam tak, dobra, powiem Wam, ja trzeba być transparentną i Wam dobrze wszystko opowiedzieć. Czyli ja funkcjonuję tak, że ja prowadzę swoją firmę, mam kilkadziesiąt podopiecznych i trenujemy z moimi podopiecznymi online, indywidualnie i grupowo. Więc prowadzę też różne transmisje w grupach z moimi podopiecznymi, no i od poniedziałku do soboty robię codziennie o 12 podcasty. Sobota jest biznesowa, ale od poniedziałku do piątku właśnie w dziedzinie fitness. W każdym razie to dochodzi do tego, że ja pracuję dużo, czyli tak na przykład jak dzisiaj mam 8 godzin samych treningów, już nie mówiąc o innych rzeczach, które robię, nie? Więc później jeszcze podcast, transmisje, nagrywam materiały jeszcze inne dla moich podopiecznych, rozmawiam, robię konsultacje, dużo innych rzeczy jeszcze oprócz tego robię, nie? Mam też życie swoje społeczne, dziewczynę, rodzinę, nie? Psa, którego wyprowadzam na spacer i robię wyzwanie 75 hard, nie? Więc generalnie dużo roboty. Ale robiłam tak, że moim priorytetem przede wszystkim była moja firma, moja praca, moje podopieczne. Jakby dalej to jest dla mnie bardzo duży priorytet, ale też stawiam moje ciało na równi. Czyli dlatego też właśnie ja tu staram się nie tyle zrównoważyć, co dać dużo więcej uwagi też dla mojego ciała. Czyli dla zdrowej diety, dla codziennych treningów, dlatego, żeby się nawadniać, nie? I tak już jestem na etapie wypicia dzisiaj, wypiłam już dzisiaj ponad 2 litry, prawie 3 litry wody, no i tyle jeszcze mam dzisiaj do wypicia, nie? Więc to był jeden z takich moich bardzo dużych błędów, czyli to, że moje ciało traktowałam gorzej niż moją firmę, moją pracę. I tutaj uważam, że to był naprawdę duży błąd i niedawno go dopiero zrozumiałam, kilka tygodni właściwie temu i przez to też mocniej teraz pracuję nad moim ciałem, nad moimi treningami i lepiej w tej dziedzinie też funkcjonuję. Więc podsumowując, chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć i opowiadałam o tym, co robiłam, jakie popełniałam błędy właśnie w moim fit życiu, jakie głupoty robiłam, nie? Co też po prostu wydłużało mój progres i przez to też więcej czasu do fajnych efektów musiałam dochodzić. Więc pierwsza rzecz to chciałam wszystko zrobić sama. Druga to jest, łapałam się na każdy nowy trend, jeżeli chodzi o trening, suplementy, dietę. Trzy to myślałam, że jestem w tym wszystkim sama. Cztery, to długo zwlekałam przed tym, żeby rozpocząć współpracę z moim trenerem, z moją dietetyczką. Piąta rzecz to jest to, że oczekiwałam natychmiastowych efektów, a mało wkładałam do tego uwagi. Później szósta rzecz to jest, trenowałam, ale nie dbałam o dietę. I siódma to moje relacje, czy moją firmę stawiałam wyżej niż moje zdrowie i moje ciało. Więc to są te błędy, które ja robiłam. I proszę mi dać znać w komentarzu, z jakim błędem jesteś w stanie się też połączyć, w sensie, który błąd też wykonujesz u siebie w życiu. I mam dwie rzeczy jeszcze do powiedzenia. Pierwsza to jest to, że jeżeli chcesz, żeby ci indywidualnie doradzić, to zapraszam na darmową konsultację. W opisie, czy też właśnie w bio można znaleźć do mnie na miary. Wystarczy tylko wypełnić taką prostą ankietę albo wysłać mi wiadomość podcast, a ja z przyjemnością lub osoby z mojej załogi odpowiemy i umówimy się na konsultację darmową. Druga z rzeczy to jest to, że ja na te transmisje, na ten podcast nie ustawiam żadnych reklam, nie reklamuję ich i też nie wpuszczam żadnych reklamodawców, bo nie chcę robić z mojego podcastu właśnie jakichś sprzedawnych rzeczy, więc, ale jest taka prośba, nie, żeby media społecznościowe, czyli właśnie takie platformy jak Facebook, Instagram, YouTube i TikTok mnie bardziej lubiły i to, co robię, to
trzeba im pokazać, że to jest wartościowe, nie? Czyli trzeba właśnie się, trzeba, będzie fajnie, jak skomentujesz, jeżeli właśnie udostępnisz to u siebie, czy podasz znajomemu, który uważasz, że będzie mieć z tego korzyść, no i będziesz mnie obserwować, to będzie mi niezwykle miło. No i już ślicznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że te błędy, które Ci pokazywałam, które ja robiłam, ułatwią Tobie życie i pozwolą też w tym, żebyś Ty tych błędów nie robiła. Do zobaczenia jutro o 12 na kolejnym podcaście. No i uważam, że bardzo fajną rzeczą jest to, że jeżeli widzisz, że masz taki problem, nie chcesz popełniać takich problemów, takich błędów, jakie ja popełniałam, żeby zgłosić się do mnie na konsultację i ja z przyjemnością pomogę Ci w tej sprawie. Ślicznie dziękuję za dzisiaj. Wszystkiego do